Identyfikator podmiotu SCP-1007. Klasa podmiotu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. Kiedy nie jest aktywny, SCP-1007 ma być przechowywany w standardowej trumnie razem z SCP-1007-1. Obiekt może być aktywowany tylko podczas rutynowych testów. Ze względu na aktualny przepis dotyczący panów, SCP-1007 ma być przechowywany w sali 8 w ośrodku 13. Opis. SCP-1007 zdaje się być mężczyzną o nieokreślonej grupie etnicznej, który przechodzi cały cykl życia człowieka w ciągu 75 minut. Obiekt starzeje się z prędkością około roku na minutę. Po upływie 75 minut, obiekt natychmiastowo umrze z powodu spontanicznego przerwania aktywności metabolicznej bez wyraźnej przyczyny. Obiekt zgłasza uczucie rozrywającego bólu przez pierwsze 16 minut, kiedy powoli jego kości i mięśnie gwałtownie zmieniają kształt. Proces ten narusza pierwsze prawo termodynamiki, ponieważ obiekt nie wymaga żadnego wkładu energii, aby napędzać ogromną ilość wzrostu komórkowego. SCP-1007-1 jest kluczem pasującym do małej metalowej dziurki od klucza znajdującej się na plecach obiektu między łopatkami. Zdjęcia rentgenowskie ujawniły, że za dziurką od klucza jest pusta przestrzeń bez żadnego wewnętrznego mechanizmu. Kiedy SCP-1007-1 zostanie przekręcony, fizyczny wiek obiektu zostanie cofnięty o jeden rok z każdym kolejnym przekręceniem, dopóki obiekt nie ulegnie zmianie w postać noworodka. Nie wiadomo, gdzie znika usunięta podczas czasu zmniejszania ciała obiektu masa. Jeśli zostanie to zrobione po upływie 75-minutowej żywotności obiektu, zostanie on reaktywowany. Jeżeli obiekt był martwy wystarczająco długo, aby nastąpiły degradacje, wszelki rozkład, niezależnie od nasilenia, również zostanie wycofany. SCP-1007 został pozyskany wraz z SCP przez mobilną formację operacyjną Tau-6 podczas nalotu na kalifornijską posiadłość znanego klienta Marshall Carter & Dark Limited. Wyznał, że otrzymał SCP-1007 na aukcji sponsorowanej przez MCD, a także, że na aukcji było jeszcze co najmniej czterech innych panów na sprzedaż, lecz nie pamięta, komu zostali sprzedani. Dodatek 1. Słowa Pan Życie i Pan Śmierć z Małych Panów od Dr. Wondertainment są wytatuowane na prawej łydce SCP-1007. Jest on dezygnowany jako 11 w dokumencie SCP-909-A. Dodatek 2. Fakt, że jego nazwa odnosi się do pary, spowodował teorię, jako iż SCP-1007 posiada jeszcze niepozyskanego odpowiednika. SCP-1007 oświadczył, że nie jest on świadomy istnienia takiego odpowiednika i uważa, że jego nazwa odnosi się do faktu, że występuje on na przemian między życiem a śmiercią. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że był on również nieświadomy istnienia kilku innych panów znanych fundacji, istnienie tego hipotetycznego odpowiednika pozostaje możliwe i podejmowane są obecnie wysiłki w celu ustalenia możliwego miejsca jego pobytu.